Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na pyszne praliny o smaku jagodowym. Przepis przygotowuję razem z syropami Łowicz. Smak możecie nadać dowolny. Ja dzisiaj zapraszam Was na jagodowo-czekoladowe. Praliny są obłędne, więc musicie je przygotować. Do rondelka wlewam śmietanę kremówkę, to jest śmietana 36%, i podgrzewam. Kiedy się zagotuje, to dodaję do tego syrop Łowicz jagodowy. Oczywiście możecie też wybrać inny smak, w jakim chcecie mieć trufle. I to wszystko bardzo, bardzo dokładnie mieszam. Następnie zdejmuję z ognia, ale do takiej ciepłej masy dodaję białą czekoladę i mieszam, aż się rozpuści. To trochę dłużej trwa, niż gdybyście trzymali rondelek na ogniu, ale na pewno Wam się nie rozwarstwi. Do wymieszanej masy na sam koniec dodaję jeszcze masło. I to wszystko mieszam. Tak przygotowaną masę chowam do lodówki na całą noc, albo do lodówki i na 15-20 minut do zamrażalnika, aby ta masa mocno się schłodziła. Następnie za pomocą łyżeczki nabieram trochę masy i przekładam od razu do drugiej miski, w której mam wiórki kokosowe. To bardzo ważne, ponieważ ta masa jest naprawdę szalenie lepka i nie będziecie mogli formować kuleczek w dłoni. Wrzucam więc fragment tej masy do wiórków kokosowych i dopiero wtedy formuję kuleczkę. Układam w malutkich papierkach i jeszcze wstawiam do lodówki, bo najlepsze pralinki to te schłodzone. Z wierzchu dekoruję małymi serduszkami, no i życzę Wam smacznego. Więcej przepisów znajdziecie oczywiście na www.kotlet.tv.